Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe to najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co 2 tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Ding Dong, odcinek 22. Dzień dobry, to już 22 odcinek podcastu literackiego Big Book Cafe, książka w 5 pytań i 5 minut, przynajmniej z nazwy. Ja nazywam się Paulina Wilk, w Big Book Cafe robię bardzo różne rzeczy, wszystkiego po trochu, a dziś będę przepytywać Bartka Kamińskiego w sprawie nowej książki Sigrid Nunes, Sempre Susan. Bartek, ty lubisz literaturę światową, oblatany jesteś w różnych literackich kręgach, znasz nie tylko dzieła twórców i twórczyń, ale też znasz trochę background, wiesz o kulisach różnych środowiskowych powstawania tych książek, o drugim i trzecim dnie, więc mam nadzieję, że czujesz się na siłach, tak? Tylko pamiętaj, że dążymy do odpowiedzi w 60 sekund. No dobrze, strzela, jakoś to udźwignę, chociaż nie obiecuję. Sempre Susan, autorstwa Sigrid Nunes. Przyznam, że krążę wokół tej książki na naszych Big Bookowych półkach już od parunastu dni. I chociaż Susan Sontag jest dla mnie autorką bardzo ważną, a o niej jakoś jest ta książka, to zaraz nam wyjaśnisz, to ja wciąż odkładam lekturę. Paradoksalnie chyba dlatego, że ta książka jest dość krótka. To jest nieco ponad 100 stron, trochę rozstrzeloną sporą czcionką. Wzięłam to tak do ręki, obejrzałam i właściwie, wiesz co, zgłupiałam, bo nie wiem, czego się spodziewać. Czy to jest, będzie taka intensywna, bardzo skondensowana proza, która mną szarpnie, czy to będzie takie tylko lekkie muśnięcie? Co to właściwie jest za literatura, no i jakiego przeżycia się mogę spodziewać? No, na okładce jest podtytuł Sempre Susan, wspomnienie o Susan Sontag. Do tego może za chwilę wrócimy. Czy muśnięcie, czy gęsta proza? Ja myślę, że potroszę jedno i drugie. No, muśnięcie z racji tego, że Susan Sontag ma tak niezwykle bogatą biografię, przede wszystkim intelektualną, ma tak niezwykle wspaniały, wiekopomny dorobek literacki, eseistyczny, że no, siłą rzeczy. Taka książka, jak powiedziałaś, niewiele ponad 100 stron, musi być muśnięciem tematu, jakim jest Susan Sontag. Mm-hmm. Z drugiej strony jest to gęsta, wspaniała proza poświęcona tej ikonicznej postaci. Jest to wspomnienie o mentorce, o przyjaciółce, o kimś, kto Sigrid Nunes fascynował i przytłaczał zarazem, kto był najważniejszą postacią w jej życiu. No, można stwierdzić po lekturze tej książki nie tylko intelektualnym, nie tylko artystycznym, nie tylko pisarskim. Był postacią tyleż budzącą właśnie fascynację, co pewien opór i przy którym się jednak siłą rzeczy uruchamiała pewna, no może nie ironia, ale taka no bezlitosna ocena, ponieważ u Susan Sontag wszystkiego było za dużo. Ona rzeczywiście potrafiła po prostu również w codziennym życiu być niezwykle przytłaczającą osobą. Ja powiem tutaj tylko o, mówiąc co to za książka, o tytule. Sempre Susan. To wszystko złożone jest właśnie ze wspomnień, z takich impresji biograficznych. Sigrid Nunes no, była bardzo blisko przez pewien czas Susan Sontag, o czym za chwilę myślę jeszcze powiemy. I Sempre Susan. Susan Sontag kazała do siebie mówić wszystkim Susan. Przekraczała granice pokoleniowe. Do młodszej koleżanki Sigrid Nunes też od razu przeszła jakby do porządku dziennego i mówiły sobie na ty. Wszędzie była Susan, więc tak traktowała jakby wszystkich dookoła. Z drugiej strony Sigrid Nunes przypomina wspaniałą historyjkę. Pracowała jako asystentka, wtedy poznała Sontag w magazynie The New York Review of Books i naczelny w pewnej chwili na początku pracy Nunes w tym piśmie zwrócił się do niej, zadzwoń do Susan. I ona zapytała, do jakiej Susan? I współpracownica naczelnego wybuchnęła wtedy śmiechem i pisze Nunes, zorientowałem się szybko, że śmieje się ze mnie. Mhm. Bo Susan była tylko jedna. Bo Susan była tylko jedna. I właśnie ta familiarność
i pomnikowość w tej książce, to są dwa takie aspekty, które się nieustannie przewijają. Mhm. Żeby zrozumieć właściwie wagę tej książki, to chyba trzeba wiedzieć, kim dla literatury amerykańskiej są i Nunes, i Sontag. Co je łączy, nie tylko w sensie tej relacji sprzed lat, ale kim one są dla literatury amerykańskiej? No bo właściwie dlaczego, wiesz, czytać wspomnienie jednej pani o drugiej pani? No, to garść faktów. No, Susan Sontag, no to jednym zdaniem jedna z najwybitniejszych intelektualistek amerykańskich drugiej połowy XX wieku, pisarka, przede wszystkim autorka wspaniałych, fenomenalnych esejów, które pisała przez całe życie, ale również powieści i opowiadań, które nie odnosiła aż takich sukcesów, aż po ostatnie lata Susan Sontag. A Nunes? A Nunes... Wspaniała amerykańska pisarka, która obecnie jedna z najważniejszych i największych. No i Sigrid Nunes i Susan Sontag poznały się w 1976 roku. Nunes miała 25 lat i była świeżo po studiach. Właśnie zaczęła pracę asystentki w The New York Review of Books. A Susan Sontag była u szczytu sławy, miała 43 lata. Poznały się w okolicznościach zawodowych, ale szybko jakby ta relacja zrobiła się prywatna. Nunes została dziewczyną syna Susan Sontag i mieszkała z nimi we troje. Mieszkali wszyscy w jednym mieszkaniu przez kilka lat. No dobra, ale czyli mamy taką aspirującą intelektualistkę, która poznaje ikonę, no i zbliża się z nią trochę prywatnie, trochę zawodowo. Ale co to w ogóle jest za instytucja, amerykański intelektualista albo taki pisarz jeszcze ze szczególnym chyba nacechowaniem, jeśli żyje, mieszka i pracuje w Nowym Jorku? Bo to jest chyba jakiś w ogóle szczególny byt dla amerykańskiej kultury. No... O tym można by mówić bardzo, bardzo długo. Intelektualiści w Ameryce to jest rzeczywiście bańka. To jest obieg akademicki. Bardzo mocny, bardzo silny. Jest to rzeczywiście elita, która napędza się nawzajem, więc jakby te standardy są niezwykle wyśrubowane, ponieważ oni wszyscy operują jakby w tym samym środowisku akademickim, jeżdżą po uczelniach, dają wykłady, często pracują jako nauczyciele akademiccy, profesorowie na tych najwybitniejszych uczelniach uczą, więc wzajemnie się jakoś napędzają. Czyli to jest taka bańka trochę jak ściśnięta jak Manhattan, no ale jednak o wpływach rozumiem jakoś globalnych, tak? I z tego wynika ta pozycja. Tak. No a Nowy Jork w tym wszystkim pełni oczywiście rolę szczególną, a w przypadku Susan Sontag no jeszcze tym bardziej szczególną. Ona powtarzała, zresztą tutaj przywołuje to Nunes w tej książce, że żyje w stolicy świata, w stolicy XX wieku w Nowym Jorku, na Manhattanie. No dobrze, to na koniec jeszcze powiedz mi tak, czy ty myślisz, że Semper Susan będzie zrozumiała dla tych, którzy nie znają twórczości, dorobku Sontag? Czy ona może być w ogóle jakąś taką furtką, dobrym przesmykiem do świata Sontag? Taką pierwszą lekturą, która jakoś no jest introdukcją do... Tak, jak najbardziej, dlatego że, wiesz, no, Susan Sontag, jak wiemy, jest postacią ikoniczną, prawda? No praktycznie wszyscy rozpoznajemy ją na fotografii. Znamy ten czarny włos z siwym pasmem, niesamowite sądy, fantastyczną taką głębię i to spektrum intelektualne Susan Sontag. No ona jest po prostu ikoną. Ta książka opowiada o jej codzienności, o ich przyjaźni, ale jednocześnie zadziwiająco dużo biograficznych szczegółów, nie tylko z czasów, kiedy były blisko, biograficznych szczegółów z życia Susan Sontag udało się w tej książce zmieścić. Więc w zasadzie jest to bardzo mocny wgląd w biografię tej autorki, ale również w jej w ogóle postrzeganie świata, warsztat twórczy. No, mówimy tutaj o przyjaźni dwóch pisarek. Jednej początkującej, aspirującej, a drugiej u szczytu sławy. Okej, czyli jest szansa tutaj na jakąś trochę tajemną, intymną wiedzę, więc ja sobie wstawiam na półkę Semper Susan, na półkę, na której już stoją wszystkie wydane w Polsce jej książki, ale też stoi wielka, opasła biografia Benjamina Mausera, której przekład polski ukaże się u nas jesienią. Jeśli macie ochotę na Semper Susan, to zapraszam do księgarnia bigbookcafe.pl. Mamy tam wszystkie książki, które sprawdzamy
w czytaniu. Mamy tam też różne fajne, nieoczywiste sekcje, na przykład książki z autografem. Możecie kupować te, które sygnowali dla nas i dla was autorzy. Mamy też różne zwariowane gadżety literackie, więc was tam zapraszamy. I zapraszamy również, szczególnie w kontekście tej książki, aczkolwiek szczegółów jeszcze nie zdradzę, na 9. Big Book Festival, który zacznie się 25 czerwca i na którym damy wam prawie 40 dobrych powodów do spotkania z pisarzami osobiście albo wirtualnie. A w kolejnym odcinku naszego podcastu za 2 tygodnie opowiemy o jakiejś niemożliwej do ominięcia książce. A dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia. Więcej o książkach opowiemy wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.